w jaki sposób usuwać negatywne opinie na Allegro. Na ostatnim filmie rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób zachęcać klientów do zostawiania pozytywnych opinii. No więc dzisiaj chciałem powiedzieć Ci o tym, co zrobić, kiedy pojawiają się te negatywne. Muszę od razu zaznaczyć na wstępie, że jeżeli zachęcił Cię tytuł i szukasz magicznego przycisku gdzieś na Allegro, którym będziesz mógł po prostu usunąć ten negatywny komentarz, no to nie chcę Cię zawieść, nic z tego nie będzie. Chcę Ci powiedzieć, w jaki sposób można zachęcić klienta albo Allegro do usunięcia lub po prostu w jaki sposób zarządzać tymi negatywnymi komentarzami, po prostu żeby miały jak najmniejszy negatywny efekt na Twoje konto. Zaczynamy. Na wstępie chciałem Ci powiedzieć historię klienta, któremu audytowałem konto. Zajrzałem w sekcję komentarzy, którą też oczywiście zawsze sprawdzamy i co się okazało, była prawie idealna. Prawie, bo było tam około 400 pozytywnych opinii, natomiast były 4 negatywne. I wszedłem, żeby zobaczyć, o co chodzi z tymi negatywnymi komentarzami i okazało się, że wszystkie 4 były zostawione od tego samego klienta, były napisane w ten sam sposób, to była nawet ta sama treść, dlatego to się wydawało od razu dziwne, podejrzane, nawet bardzo perfidne. I wczytałem się w te komentarze i co bardzo dobrze robił ten sprzedawca, to odpowiadał na nie wszystkie. Odpowiadał na komentarze. Tak w skrócie historia była taka, że w ofercie był portfel ze skóry naturalnej, która sama z siebie może mieć jakieś niedoskonałości. No i o tych doskonałościach była oczywiście informacja w ofercie, ale klient mimo wszystko dostał portfel, nie był zadowolony, zostawił negatywny komentarz, zupełnie niepotrzebnie, nieuzasadniony był ten negatywny komentarz. No a dodatkowo po tym, jak sprzedawca bardzo kulturalnie i profesjonalnie odpisał na ten komentarz, ten kupujący nie dość, że nie chciał się w żaden sposób dogadać, to kupił kolejne 3 portfele i wystawił kolejne 3 negatywy. Naprawdę, to jest tak perfidne, że ja ciężko mi sobie wyobrazić, że tacy ludzie są, ale no niestety, to się dzieje, więc ciekawy jestem, jak to wygląda u Ciebie. Jeżeli masz jakąś podobną historię, w której być może klient zrobił Ci coś takiego, zostaw ją w komentarzu, chętnie ją przeczytam, zobaczę, jak to wygląda u innych sprzedawców. Natomiast przejdźmy dalej do, co można zrobić z tymi komentarzami, bo nie jestem już nawet w stanie pokazać Ci tego na przykładzie, bo nie zdążyłem zrobić po prostu screenów, nie pomyślałem, że będę o tym nagrywał. Natomiast ich już nie ma. Zostały po prostu zgłoszone do Allegro. To jest taka najbardziej oczywista rada, najbardziej oczywista rzecz. Jeżeli negatyw nie jest zasłużony, wyślijcie to do Allegro, zgłoście to do Allegro. Jeżeli tak naprawdę jest, jest szansa, że po prostu Wam go usuną. Natomiast wiemy, jak jest. Allegro stoi po stronie klientów bardzo mocno, więc często będzie tak, że będzie to ciężka przeprawa, żeby w ten sposób z Allegro usunąć komentarz lub w ogóle nie będzie to możliwe. No i w takiej sytuacji, kiedy komentarz jest uzasadniony, negatywny komentarz jest uzasadniony, z Allegro nic tutaj nie zrobimy. Zostaje druga opcja, czyli po prostu odezwać się do kupującego i postarać się załatwić tą sprawę polubownie, czyli zapytać, co się stało dokładnie, czy być może jest coś, co możecie zrobić, żeby naprawić ten błąd i poprosić go o usunięcie negatywa. I to często może działać, natomiast działa też w dwie strony, bo klienci bardzo szybko się do tego przyzwyczajają. No, nie oszukujmy się, jeden negatyw może dużo popsuć, więc sprzedawcy często opłaca się nawet zostawić towar i zwrócić pieniądze, jeżeli to nie jest coś drogiego.
Oby tylko ten negatyw zniknął. Ewentualnie zaproponować jakieś zniżki na kolejne zakupy, czy dosłać jakiś dodatek do już zakupionego produktu, no właśnie po to, żeby pozbyć się tego negatywa. I klienci bardzo szybko się tego nauczyli, że sprzedawcy boją się tych negatywów i wykorzystują to jako kartę przetargową. Po prostu to wykorzystują. Więc bądź tutaj ostrożny, bo jeżeli to jest jakaś... klient jest sensowny, możecie się dogadać, jest coś, co możesz dla niego zrobić takiego w miarę sensownego, okej, usuwasz negatyw. Jeżeli natomiast idziesz mu zbyt na rękę lub on jest perfidny, terroryzuje cię, widać, że to jest komentarz wystawiony w tym celu, żeby coś osiągnąć, żeby coś od ciebie jeszcze wyciągnąć, a ty mu wtedy pójdziesz na rękę, no to tak naprawdę podbijasz jeszcze to przekonanie, że oni mogą tak robić, no i to trochę psuje rynek, więc zachęcam, żeby się dogadać z kupującym, odradzam, żeby dać się zastraszać i no momentami, jeżeli już Allegro nie pomoże i ten klient nie chce się dogadać, jeżeli te wymagania są za duże, no nic, z tym już nic nie zrobimy. I wtedy zostaje jeszcze jedna ostatnia rzecz i chodzi o właśnie zarządzanie tymi komentarzami, no bo wiadomo, no już wyczerpaliśmy wszystkie możliwości usunięcia, komentarz zostaje, więc odpisujmy. Odpisujmy na wszystkie komentarze, no bo to pozwala pokazać tą drugą stronę historii. Tak jak ja u tego klienta zobaczyłem 4 negatywne komentarze i przeczytałem, że coś jest nie tak z materiałem, no to gdyby to zostało bez odpowiedzi, ja bym myślał, że coś jest nie tak z materiałem. Natomiast wszystkie komentarze miały bardzo profesjonalną odpowiedź, więc to już pokazuje to, że jako sprzedawca jesteś profesjonalny i masz odpowiednie podejście, a dodatkowo sprawa merytorycznie, wykorzystując argumenty, została wyjaśniona w taki sposób, że do mnie logicznie dotarło, że to klient tutaj robi coś niedobrego, a sprzedawca stara się rozwiązać sytuację i no po prostu jest ofiarą, a nie sprawcą w tym przypadku. Odpowiadaj na wszystkie komentarze negatywne, jeżeli już nic się z nimi nie da zrobić. Ale istnieje jeszcze profilaktyka, czyli teraz Allegro stara się ograniczać kontakty mailowe, czy możliwość wysyłki maili do klientów. Natomiast na tyle, na ile się da, warto gdzieś informować klienta, żeby nie wystawiał od razu negatywa. Na przykład poprosić go, czy poinformować, może on o tym nie wie, że słuchaj, jeżeli coś jest nie tak z obsługą, z ofertą, to nie znaczy, że musisz od razu wystawiać negatyw. My ci to zrekompensujemy lub dogadamy się, bo to na pewno nie jest powtarzalne, czy to nie jest stały element, to się przypadkowo tobie stało, być może nawet nie było z naszej winy, bo paczka przyszła później ze względu na kuriera, więc najpierw sobie wszystko wyjaśnijmy, a dopiero potem zdecydujesz, czy jesteś zadowolony, czy nie jesteś zadowolony z przedmiotu i obsługi. Więc no, warto się próbować z tym klientem w ten sposób komunikować w jakiś automatyczny sposób, żeby w ogóle nie doszło do tego negatywu. No i kiedy jesteśmy już przy opiniach, to do tej pory rozmawialiśmy o opiniach sprzedawcy, czyli konta. Natomiast są jeszcze oceny i opinie samego produktu, które są równie, jak nie jeszcze bardziej ważne. Dlatego dbajcie też o to, żeby w produktach, które sprzedajecie, pozytywne komentarze były polajkowane tak, żeby szły do góry, a te negatywne no, oceniać w dół w taki sposób, żeby nie przeszkadzały czy nie odciągały potencjalnego klienta od dokonania zakupu. Te negatywne opinie produktu często nie biorą się nawet z tego, że jest coś nie tak z produktem, bo nie każdy produkt musi być wysokiej jakości. Jeżeli sprzedajesz tanią chińszczyznę, no to taka jest cecha tego produktu. Ty go sprzedajesz tanio, klient nie może liczyć, że on będzie w cenie oryginalnego produktu, który kosztuje 10 razy więcej. No i taki komentarz, że komuś nie pasuje jakość przedmiotu, który z założenia jest niejakościowy, no, nie ma sensu.
Więc dbajmy też o to, bo to jest super ważne. I w zasadzie, jeżeli chodzi o komentarze, to tyle. Pamiętaj, jeżeli masz jakieś swoje historie, którymi chciałbyś się podzielić, zostaw je w komentarzu, chętnie je przeczytam. A Tobie polecam jeszcze swoją checklistę, którą znajdziesz również w komentarzu tego filmu. Tam jest link do niej, jeżeli zapiszesz się do newslettera, na którym dzielę się przydatnymi radami, w jaki sposób zwiększać konwersję na swoich ofertach, czy w jaki sposób używać Allegro Ads, no to po zapisie dostaniesz taką checklistę, na której masz kilkanaście punktów wypisanych, jeden po drugim, co powinno się znajdować w dobrej ofercie, więc jak będziesz tworzył kolejną, to będziesz miał pewność, że po prostu nic ważnego nie pominiesz. Także dzięki i do następnego.